I teraz, proszę Państwa, w kwestii, w kwestii śmierci na poznańskiej uczelni, poznańskim uniwersytecie, no to dostałem od jednej z naszych tutaj koleżanek z DIP-u link do, do podobnego znaleziska, ale z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli uczelni krakowskiej, no i okazuje się, proszę Państwa, że jest jakiś taki podobny schemat. Ja go oczywiście Państwu przedstawię w skrócie, bo nie chcę się rozpisywać na temat lat poprzednich. Dlaczego na przykład w 2015 roku też wyskoczyła duża ilość śmierci wśród wykładowców, pracowników uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale ogólnie, powiem Państwu, tu mamy listę, na przykład 4 maja profesor Leon Ziemba Marta Dyras, profesor i no, głównie profesorowie, głównie profesorowie w 2023 roku, czyli bieżącym 18 w 22 67, w 21 77, w 20, 54, w 1943, w 1852, czyli jest ta zwyżka, wyraźna zwyżka od roku 2020, jeżeli chodzi o umieralność kadry uczelni wyższych też obserwowana w innych miejscach. Też bardzo dużo ludzi umiera, ale z drugiej strony, proszę państwa, mam na to pewne wytłumaczenie, ale ono nie może pójść oficjalnie, to w rozmowach prywatnych kiedyś może, z kimś się kogoś będzie bardzo interesowało. Tak więc zachęcam też do poszukiwania na innych uczelniach, ale uważam, że schemat jest mniej więcej podobny. No po prostu po prostu niektórzy wszystko mają dzięki służeniu systemowi, więc wierzą systemowi. Tak to bym wytłumaczył.